osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny dowód osobisty, kartę pobytu lub paszport. Osoba egzaminowana musi również posiadać obuwie wiązane, zapinane na klamry, rzepy lub zatrzaski. Może też mieć obuwie typu motocyklowego. Spodnie z długimi nogawkami. Kurtkę zapinaną na suwak, guziki lub zatrzaski. Rękawice zakrywające całe dłonie. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu. Olej w silniku. Za pomocą tej miarki sprawdzamy olej silnikowy. Poziom płynu hamulcowego. Poziom płynu hamulca przedniego. Poziom płynu hamulca tylnego. Sygnał dźwiękowy. Działanie świateł pozycyjnych. Działanie świateł mijania. Działanie świateł drogowych. Działanie świateł hamowania. Działanie świateł kierunkowskazów. Sprawdzenie stanu i naciągu łańcucha.